Jest już późno, jest wieczór, jest spokojnie i jest czas na dobre nocne gadanie. Więc bez może większych specjalnych wstępów zapraszam szybciutka, króciutka czołóweczka, a potem gadanko. Dobry wieczór, szczęść Boże, dzień dobry. Moi drodzy, bardzo, ale to bardzo serdecznie Was witam w kolejnym nocnym, niedzielnym vlogu w naszej miniserii o mózgach kobiecych i o mózgach męskich, czyli o naszych różnicach, podobieństwach, o tym, jak niezwykle i jak cudownie Pan Bóg nas stworzył. Dzisiaj dosyć krótki temat, kilka tylko punktów, myślę, bardzo prostych, może w sumie trochę oczywistych, dla niektórych oczywiście na pewno takich zbyt łopatologicznych i zbyt stereotypowych, ale które mnie osobiście bardzo pomagają, że tak powiem, zobaczyć pewne piękno tego, że jesteśmy mężczyznami i kobietami. Kochani, dzisiaj o pewnych różnicach w naszych mózgach, jeżeli chodzi o nasz kontakt z rzeczywistością, albo raczej o pewne też przetwarzanie tego, co przychodzi z zewnątrz, ale już nie chodzi mi, tak jak to było tydzień temu, o wzrok, słuch i tak dalej, tylko o pewne rzeczy emocjonalne, o pewne rzeczy stresowe, o pewne rzeczy, które mogą budzić na przykład jakiś nasz lęk i tak dalej, i tak dalej. Zacznijmy od rzeczy najłagodniejszej, która jest oczywiście bardzo dużym stereotypem i wiem, że nie zawsze, nie wszędzie tak to działa, ale gdyby szukać pewnych wyznaczników, to moi drodzy, mamy dwa sposoby reagowania, że tak powiem, naszym mózgiem na to, w jaki sposób widzimy w ogóle rzeczywistość, co w tej rzeczywistości wychwytujemy, w jaki sposób ona się układa w nas. Otóż większość badań, tych, które czytałem, mówi, i to się akurat zgadza z moim myśleniem o mnie samym, że mężczyźni mają tak zwany mózg systematyzujący. Co to znaczy? Że kiedy mężczyzna się przygląda rzeczywistości, kiedy facet się przygląda temu, jak wygląda świat, jak wygląda sytuacja, na którą napotyka, to zazwyczaj, nie zawsze oczywiście, ale zazwyczaj, mężczyzna ma taką tendencję, że szuka pewnych schematów, szuka pewnych sposobów działania, szuka pewnych współzależności, szuka pewnego mechanizmu. Czyli mówiąc krótko, systematyzuje rzeczywistość, próbuje zrozumieć, jak ona się wydarza, jak ona działa. Większość kobiet, oczywiście nie wszystkie, nie zawsze, nie w każdym wypadku, to jasne, ale większość kobiet ma taką tendencję, że kiedy przygląda się rzeczywistości, to przede wszystkim traktuje ją w sposób empatyczny. Co to znaczy? Nie do końca musi wiedzieć, jak coś działa, nie do końca musi ogarniać tego, jak to funkcjonuje, nie do końca wszystko musi być jasne. To nie znaczy oczywiście, że w kobiecie nie ma takiej chęci również, to jasne. Ale przede wszystkim zwraca uwagę na pewną tożsamość i swoje odnalezienie się w sytuacjach, w emocjach, w stanach, w ludziach, w ich jakby aktualnym położeniu. Co to znaczy, kochani? Bo może to brzmi trochę tak enigmatycznie. Powiem to na pewnym przykładzie, takim czysto małżeńskim, kiedy jest na przykład konflikt i kłótnia małżeńska między mężem i żoną. Otóż, kiedy patrzę na małżeństwa, które do mnie przychodzą po jakąś pomoc, po jakiś problem, w czymś tam się, no właśnie, rozjeżdżają, kłócą, jest jakiś kryzys, to mam wrażenie, że w większości tych rozmów jemu i jej chodzi o dwie różne rzeczy. Że mężczyzna bardzo często próbuje znaleźć rozwiązanie danej sytuacji. Próbuje znaleźć coś, co byłoby jakby zakończeniem tego sporu, co mogłoby pokazać, kto co źle robi. Oczywiście jest taka tendencja, że zazwyczaj szuka tego w swojej żonie, ale próbuje znaleźć, że tak powiem, rozwiązanie, jak tą sytuację naprawić, jak z niej wyjść, co zrobić, żeby było lepiej. Kobieta, chociaż oczywiście ma takie pragnienia, to dochodzi do tego drugi składnik, który zazwyczaj wychodzi w ogóle jako jakby na pierwsze miejsce. Kobieta bardziej potrzebuje tego, żebyśmy się w tej sytuacji razem odnaleźli. Czyli żebyśmy się razem zrozumieli. Żebyśmy wspólnie zobaczyli, co się dzieje. Żeby on był w tym samym miejscu, gdzie ona.
I kochani, też strasznie ważna rzecz w takim myśleniu o tych naszych różnych właśnie niedogadaniach i konfliktach. Ja to na przykład widzę tak samo, kiedy do mnie przychodzą ludzie po pomoc tak indywidualnie, że ja jako mężczyzna, kiedy często na przykład spotykam kobietę, która mi mówi o jakimś problemie w swoim życiu, o małżeństwie, mój mózg natychmiast próbuje jej podać konkretne rozwiązania. A czasem mam wrażenie, że ona potrzebuje, jasne, rozwiązania też potrzebuje, ale czasem potrzebuje tego, żeby po prostu ktoś z nią był w tej sytuacji. I samo to, że ktoś z nią jest w tej sytuacji, już jej daje poczucie bezpieczeństwa. Ja, dopóki nie znajdę rozwiązania, nie czuję się bezpiecznie. Nie daje mi za dużo to, że wiem, że ktoś razem ze mną współodczuwa tę sytuację. Nie, ja potrzebuję rozwiązania. I kochani, ja wiem, że to jest oczywiście stereotyp, ja wiem, że to jest coś, co nie zawsze się wydarza, że różnie jest między nami, ale generalnie naprawdę jest tak, że mózg mężczyzny jest systematyzujący i szukający rozwiązania, mózg kobiety jest współodczuwający i starający się znaleźć pewną jedność w myśleniu. I kochani, jeżeli jesteście w związkach, to jest rzecz, o której strasznie warto pomyśleć, bo co to znaczy? Mężczyzna musi się nauczyć, że nie chodzi tylko o rozwiązanie. I to nie jest tak, że kiedy zacznie się coś robić konkretnego, to wszystko naprawia. Widziałem to wielokrotnie, kiedy na przykład mężczyzna oczekuje od swojej żony, że powie, jego żona mu powie, ale powiedz mi, co ja mam zrobić. I nawet jeżeli to się wydarzy i on to zrobi, to jej wcale nie satysfakcjonuje. I on jest przekonany, ale ja zrobiłem to. W sensie zostało rozwiązane to, o co zostałem poproszony. Nie. Dlatego, że z jej strony potrzeba jeszcze tego, żeby on współodczuwał z nią razem tą sytuację. Nie chodzi tylko o to, co on zrobi, tylko żeby wszedł w to myślenie. I kochani, trzeba się nauczyć. Mężczyzna musi się nauczyć, że nie chodzi tylko o czyny i o rozwiązania. Kobieta musi się nauczyć, że nie chodzi tylko o poczucia i o wspólność myśli, tylko również chodzi o czyny i rozwiązania. I kochani, to może taki niby truizm i też ktoś mi oczywiście powie, to są takie stereotypy. To nieprawda. Kiedy widzę małżeństwa, to mam wrażenie, że to jest bardzo często główna oś konfliktu, że czym innym dla nich jest rozwiązanie tej sytuacji. Tak jest dlatego, że mężczyzna ma mózg systematyzujący, a kobieta ma mózg rozumiejący, empatyczny, szukający współodczuwania. Naprawdę warto o tym pomyśleć. Druga rzecz, kochani, jeszcze większy stereotyp i jeszcze większy banał, ale jak się okazuje z tego wszystkiego, co czytałem, absolutnie potwierdzony po prostu badaniami. Mówi się o tym, i to znowu, nie zawsze, nie wszędzie i tak dalej, że mężczyzna generalnie, kiedy napotyka sytuację stresową, kiedy napotyka sytuację, która może budzić jego lęk, bo jest jakimś wyzwaniem dla niego, to mówi się tak obiegowo, że facet ma reakcję walcz i uciekaj, ewentualnie bym powiedział walcz albo uciekaj. Kobieta ma reakcję zaprzyjaźnij się i weź w opiekę. I kochani, tak jak oczywiście może być różnie. Oczywiście, że ja znam kobiety, które reagują nie zaprzyjaźnij się i weź w opiekę, ale reagują walcz i uciekaj. Oczywiście, że tak. To generalnie jednak podział jest taki, że mężczyźni reagują bardziej albo stanięciem względem wyzwania i to stanięcie im jakby odpowiada, ewentualnie ucieczką, czyli nie angażowaniem się w ogóle w taki konflikt, takie wyzwanie. Kobieta ma odwrotnie. Konfrontacja jest dla niej niekomfortowa i bardzo często ucieczka również jest dla niej niekomfortowa. I kochani, tak naprawdę jest w większości wypadków, że mężczyzna albo wchodzi w walkę. Dlatego bardzo często kłótnie z mężczyzną polegają tak naprawdę na przepychance. Polegają na tym, że mężczyzna próbuje wygrać. Czyli nie chodzi mu o kompromis, nie chodzi mu o dojście do wspólnego rozumienia, nie chodzi mu o zażegnanie sytuacji, tylko chodzi mu o wygraną. Albo się wycofuje, albo ucieka z danego konfliktu. Kobieta z kolei ma dokładnie tak, jak mówi ten taki stereotypowy, to stereotypowe zdanie, zaprzyjaźnij się i zaopiekuj się. Czyli w takim sensie poszukaj rozumienia. To wynika oczywiście z tego, co mówiłem wam wcześniej. Poszukaj tego, żeby nie wchodzić w konflikt, ale żeby coś zrozumieć. I kochani, znowu, musimy to wiedzieć i musimy się tego uczyć. Nie na zasadzie, wiesz, ja jestem mężczyzną i ja tak mam, że albo walczę, albo uciekam. Nie. Taki jest twój naturalny odruch. Taki jest działanie, że tak powiem, pierwotne twojego mózgu. Ale to nie znaczy, że musisz zawsze za tym iść. To nie znaczy, że nie możesz, wiedząc o tym, dostosowywać się do drugiej strony. Mało tego, powiecie mi, no ale ojcze, to nie jest takie proste, to jest znacznie bardziej pomieszane. Przecież mnóstwo kobiet, które właśnie działają na zasadzie walcz i uciekaj, jest mnóstwo mężczyzn, którzy na przykład potrzebują znaleźć porozumienie, którzy potrzebują tak naprawdę wejścia w pewne współodczuwanie i tak dalej. To wszystko prawda. Tylko kochani, mam wrażenie, że bardzo często jest też tak dlatego, że zostajemy postawieni w pewnych sytuacjach życiowych,
które nas zmuszają do tego, żeby przyjąć, że tak powiem, coś, co nie jest może nam pierwotnie naturalne. I to wcale nie znaczy, że to jest coś złego. Powiem wam na pewnym przykładzie, u mnie, w sensie w mojej wspólnocie wśród braci. Jesteśmy samymi mężczyznami, więc nie mamy kobiet, które mogłyby funkcjonować tak jak kobiety, no bo mamy tylko mężczyzn. I mam takie wrażenie, na przykład w takim zestawieniu jak ja i mój współbrat Tomek Nowak, wodzu, nie kojarzycie wodza, mojego przeora. Mam wrażenie, że mówię to z absolutnym szacunkiem i mam nadzieję, że dobrze to będzie zrozumiane, że wodzu przyjął pewne cechy kobiecego myślenia i kobiecego działania. Dlaczego? Dlatego, że jest przełożonym. Ja mam w sobie coś takiego i wodzu mi o tym zawsze mówi. Ja działam trochę jak mężczyzna. Ja nie myślę, ja nie przetwarzam emocji, ja nie przetwarzam stanów, tylko ja bardzo szybko działam. Wodzu mi czasem mówi, że dlatego różne rzeczy udało mi się osiągnąć, że wodzu coś tam rozważa, a ja po prostu od razu robię. I to prawda. Tylko w takim wypadku ja jako ktoś, kto miałby zarządzać wspólnotą, do niczego się nie nadaje. Taka cecha męska do niczego się nie nadaje, ona psuje, że tak powiem, budowanie pewnej wspólnoty. Dlatego, że ona nie bierze pod uwagę ludzi, nie bierze pod uwagę sytuacji, nie bierze pod uwagę ich emocji, nie bierze pod uwagę tego, gdzie się znajdują, tylko po prostu chce wykonać zadanie. I to jest mój sposób działania. Ja tak mam, w ten sposób, jakby w tym jestem bardzo, że tak powiem, oryginalnie męski. I mam wrażenie, że Tomek Nowak, i to jest przepiękne w nim, mimo że jest absolutnie oczywiście stuprocentowym mężczyzną, przyjął pewną pozycję kobiecą jako nasz przełożony. Dlatego, że uważam, że przełożonymi w takim oryginalnym zamyśle Pana Boga, czyli kimś, kto tworzy, że tak powiem, wspólnotę międzyludzką, znacznie lepszymi są kobiety. Właśnie przez to, że nie mają walcz i uciekaj, tylko przez to, że mają zaprzyjaźnij się i weź w opiekę. Właśnie dlatego, że nie systematyzują, ale dlatego, że współodczuwają. I na przykład ktoś, kto zostaje postawiony w życiu w takiej sytuacji, że tak powiem, musi się nauczyć cech trochę nie swojej płci jakby. I kochani, w tym nie ma nic złego. To nie jest tak, że to jest coś niedobrego. Nie, to jest dostosowanie się do właściwej sytuacji. Jeżeli jest na przykład jakaś mama, która, nie wiem, została porzucona i ma dziecko, ona będzie musiała wziąć pewne cechy ojca. Jasne, że nigdy nie wejdzie w jego rolę, nie zastąpi go, ale musi też zacząć funkcjonować. Jeżeli kobieta zostaje postawiona w środowisku, gdzie trzeba konkurować, to oczywiście, że będzie to robić. Więc kochani, to nie chodzi o to, że tak nie ma. Tylko warto widzieć, że co nam jest potrzebne. Jeszcze jedną rzecz to powiem. To jest bardzo piękne też. Mnie to bardzo zachwyca w takim jakby złożeniu tego, jak Pan Bóg to wymyślił. Tak jak wam już mówiłem w poprzednich odcinkach, kobiety są bardzo wielozadaniowe, mężczyźni są dosyć jednorodni. Z tym się wiąże jeszcze jedna rzecz. Są takie przecudowne badania, takie to, że tak powiem, mapowanie mózgu, czyli patrzenie w zależności od tego, jakie podejmujemy działania, o czym myślimy, jakie mamy emocje, czym się zajmujemy i tak dalej, jakie czynności wykonujemy, które czynności mózgu są, że tak powiem, zaangażowane. Otóż bardzo ciekawą rzeczą jest to, że mózgi kobiet zasadniczo prawie nigdy nie odpoczywają. Znaczy, mózg kobiety jest ciągle aktywny. To jest niesamowite w ogóle w kobietach. Dlatego kobiety są też wielozadaniowe, że jakby kobiety mają takie połączenia w mózgu i tak działają, że cały czas coś tam się dzieje, cały czas coś jest aktywny. Kiedy robiono to samo, że tak powiem, mapowanie mózgu mężczyzn, okazuje się, że mężczyźni mają coś takiego, że potrafią, że tak powiem, wyłączyć w ogóle swoje działanie i albo się skoncentrować, to jest właśnie to jednozadaniowość, na jakiejś jednej rzeczy i wtedy cała reszta śpi, bo mężczyzna robi tą jedną rzecz, albo w ogóle tak naprawdę potrafią trochę jakby wyłączyć swój mózg. Czyli potrafią wejść w taki stan uśpienia, taki stan myślenia o niczym, pewnego odpoczywania. I kochani, to jest w ogóle coś niezwykłego, kiedy to złożyć razem, kiedy to połączyć razem. Kochani, jest bardzo wiele przykładów, gdzie my po prostu nawzajem potrzebujemy tych różnych swoich aktywności. Na przykład to, że mężczyzna jest jednozadaniowy, a kobieta jest wielozadaniowa, doskonale się sprawdza na przykład w sytuacjach kryzysowych. Kiedy jest na przykład rodzina, jest mąż i żona i jest dziecko i na przykład coś się dzieje z dzieckiem, to cudowne jest właśnie to, że facet jest jednozadaniowy, a kobieta jest wielozadaniowa. To jest przykład z takiej książki. Uważam, że to jest doskonały przykład. Że kiedy na przykład coś się stanie dziecku, coś mu się stanie w nogę, to jest tak, że ojciec jest w stanie, nie mówię znowu, że każdy i wszędzie, ale ojciec jest w stanie się całkowicie skoncentrować na przykład na ranie tego dziecka i na tym, żeby z tą raną się nic nie stało, żeby go spokojnie dowieźć do lekarza, żeby jak najszybciej mu dać pomoc, żeby jakby nic innego tego mężczyzna nie interesuje. Wydarzyło się coś jego dziecku i on się koncentruje na tym konkretnym wydarzeniu, któremu trzeba zaradzić. A co w tym czasie robi kobieta? W tym czasie kobieta oczywiście absolutnie przejęta swoim dzieckiem, to jest jasne, ale ona potrafi zrobić jeszcze
całą masę rzeczy innych. Potrafi zadbać o to, żeby powiadomić innych członków rodziny. Potrafi zrobić to, żeby ogarnąć dom, zanim z niego wyjdą. Potrafi zorganizować taki transport albo coś tam i tak dalej. I teraz takie złożenie razem to jest coś pięknego, dlatego że jakby w tych sytuacjach mamy inne role, inne zadania i tylko razem to działa. Gdyby było tylko jednozadaniowo, mnóstwo rzeczy mogłoby się nie wydarzyć i mnóstwo rzeczy byłoby zawalonych. Gdyby było tylko wielozadaniowo, to ta najważniejsza mogłaby nie być zaopiekowana. I kochani, tak samo w tych innych sprawach, gdzie właśnie przyjmujemy te różne role, te różne pozycje, niektóre wynikające po prostu z naszej budowy mózgu, a inne stąd, że takie są potrzebne nasze role w życiu. I kochani, na tym polega to bogactwo. I mnie to osobiście zachwyca. I kiedy słyszę, ale to są wszystko stereotypy i tak naprawdę to wszyscy mamy wszystko i to jest nieistotne, to jest dla mnie ogromne zubożenie rzeczywistości. Takie sprawienie, że jakby wszystko jest strasznie płytkie, wszystko jest strasznie proste i też de facto nie potrzebujemy siebie nawzajem. Dlatego, że w takiej wizji ja mam wszystko i ten ktoś ma wszystko, bo jesteśmy tacy sami i tak naprawdę ja nie potrzebuję tego kogoś drugiego, bo on ma dokładnie to samo, co ja. Co zrobił Pan Bóg? Pan Bóg zrobił coś takiego, stwarzając mężczyznę i kobietę inaczej, że mężczyzna bardzo potrzebuje kobiety i kobieta potrzebuje mężczyzny. Że kobieta bez mężczyzny sobie nie poradzi, dlatego że niektórych rzeczy nie będzie w stanie zrobić, załatwić, skoncentrować się na nich, usystematyzować, zrozumieć mechanizmów działania, podjąć konkretnych czynów i tak dalej. Mężczyzna nie poradzi sobie bez kobiety. Dlatego, że nie będzie w stanie zbudować różnych relacji, nie będzie w stanie zobaczyć współodczuwania, nie będzie w stanie zbudować siatki powiązań emocjonalnych itd., itd. A że to się wszystko jeszcze miesza i się tym wymieniamy, to już w ogóle jest super. Kochani, taki dla mnie wniosek jest, to oczywiście jeszcze nie koniec, będę Wam jeszcze trochę o tych rzeczach mówił w następnych odcinkach. To jest taki dla mnie wniosek, jak bardzo my nawzajem siebie potrzebujemy. Jak bardzo jest potrzebne, żeby wszędzie, na każdym szczeblu, żebyśmy byli i my, i my. Że jakby i mężczyźni, i kobiety. Że bardzo potrzebujemy tego naszego różnego sposobu patrzenia, naszego różnego sposobu odbierania, reagowania i tak dalej. I nie chodzi o to, żeby się obrażać, ale tam nie jest tak jak u mnie. Tylko żeby zobaczyć, że ja potrzebuję tego innego i to inne potrzebuje mnie. Dla mnie to jest cudowna sprawa. Dla mnie to jest w ogóle niezwykłe, że właśnie tak się różnimy i płciami, i też w ramach płci oczywiście, że nawzajem siebie potrzebujemy. O to chodzi, kochani, w tych różnicach. Po to Wam mówię te odcinki, nie po to, żeby tu udawać. Ja strasznie kocham te wszystkie komentarze, które tam się pojawiają. No ale jeśli to ma mieć znamiona naukowości, to powinny być i tak dalej. Ja tu nie chcę żadnej nauki uprawiać. Ja mówię o pewnym zachwycie nad naszą różnorodnością i nad naszą odmiennością. I to jest dla mnie fascynująco piękne, że ja potrzebuję tych wszystkich innych i ci wszyscy inni potrzebują mnie. I to jest w ogóle... To jest niesamowite. Za tydzień będzie trochę o komunikacji, trochę o tym, w jaki sposób się porozumiewamy, bo to też oczywiście jest jazda nie z tej ziemi. A dzisiaj trochę pomyślcie o tym, co gadałem. Moi drodzy, bo jest już naprawdę późna noc, a trzeba jutro wstać, bo jutro kilka mszy w niedzielę. W sensie, bo nagrywam to oczywiście w sobotę, żebyście to mogli oglądać. Jestem jeszcze w ogóle ciągle w Anglii. Bardzo Was serdecznie pozdrawiam z Reading, gdzie głoszę rekolekcje. Super parafia, super ludzie, w ogóle naprawdę super ksiądz. Bardzo fajne miejsce. Jestem tu jeszcze jutrzejszy dzień, w sensie, jak to oglądacie, to już właśnie skończyłem. Do zobaczenia w jakichś innych miejscach, filmach i spotkaniach. Jak zawsze, bardzo Wam dziękuję. Ściskam, pozdrawiam, błogosławię i widzimy się za jakiś czas, czyli mam nadzieję z niektórymi jutro rano we wstawakach. Z Bogiem, pa!